Od ciepłych krajów woli surowe mrozy, od egzotycznych przygód podlaską gościnność. On tu woli nasze ojczyznę, bo jak mówi się polski bocian, to w Polsce zostaje. We wsi Topolany w gminie Michałowo mieszka bocian, który zimę postanowił spędzić w Polsce. Usiądzie u kogo tam na podwórku, to zawsze coś każdy rzuci. No coś, co lubi jest. Bociek Powsinoga ma pańskie podniebienie, ale nie głoduje. Wybredny bocian, no, on tylko dziubnie i wyrzuca, że to niedobre jest. Wieprzowe wątróbki dalem to odrzucał i nie chciał jeść. Tylko drobiowe. Gustuje też w drobiowych żołądkach i skrzydełkach. Jan Lulewicz z żoną codziennie przygotowują mu inne menu. Tu takie coś jemu drobiowe. Krojcie. Jak się naje, zagląda czasem na podwórko i odwiedza swoich towarzyszy. Tu jak widzi ptactwo, to on tu zostaje przy ptactwie, jakby towarzystwo jego. Indory, kury i ludzie. Na towarzystwo nie może narzekać, dlatego lata od domu do domu. Największe mrozy przestał w gnieździe. Teraz, gdy się ociepliło, zaczął zwiedzać okolice. Chociaż jest ulubieńcem mieszkańców, mają jednak żal do bociana. Chyba na ręce czy na emeryturze on tylko tu został w kraju. A co ty myślisz, tak się... Nie dba o całkiem tutaj wieś, żeby przynosić jakieś potomstwo. A potomstwo by się przydało. We wsi co drugi dom stoi pusty, coraz mniej mieszkańców. Na razie wszyscy czekają na wiosnę. Marta Kapturek-Bozik, Obiektyw.